wszelaki. Dolegliwość statystycznie ponoć co czwartej kobiety po 45 roku życia, ale i wielu mężczyzn, zwłaszcza tych, u których występują czynniki ryzyka lub skutki przeciążeń i treningów siłowych. Zaczynają nas niepokoić z reguły, gdy stają się problemem estetycznym albo gdy zaczynają boleć. Nie każdy jednak ma świadomość, skąd się biorą i czego są symptomem. Żylaki powstają wówczas, gdy trafi czynnik ryzyka na podatną do poszerzania żyły. Kiedy to się dzieje? Zazwyczaj ten problem jest dziedziczny i dochodzi do niego wówczas, gdy są obecne czynniki ryzyka. Jakie to czynniki ryzyka? To jest duża waga ciała, czyli otyłość, nadwaga. To są choroby układu sercowo-naczyniowego oraz choroby płucne. To są skłonności do zaparć. To jest nikotynizm. Nieprzypadkowo również choroba żylakowa dotyka głównie pań, z natury swojej zdecydowanie bardziej podatnych na jej powstawanie. Bierze się to stąd, że kobiety mają inny garnitur hormonalny, zwłaszcza tutaj progesteron u kobiet jest w większości wydzielany i on doprowadza do poszerzeń żylnych. Czyli reasumując, żylaki powstają wówczas, gdy dojdzie do uszkodzenia zastawek wewnątrz żył powierzchownych. Kiedy to ma miejsce? Jeszcze. Do tego problemu dochodzi również wówczas, gdy mamy do czynienia z zakrzepicą w układzie żył, czy to głębokich, czy powierzchownych, który ten proces zakrzepowy zapalny doprowadza do uszkodzenia zastawek, które zapewniają jednokierunkowy przepływ krwi. Zanim pojawią się widoczne zgrubienia i wypukłości na żyłach powierzchniowych, początkowe objawy choroby żylakowej mogą być niecharakterystyczne. Czasem nawet sugerują inne schorzenia. Świąd skóry. Ciężkość, zmęczenie w nogach, kurcze nocne, czy takie uczucie niespokojnych nóg, to już są syndromy, które zmuszają nas o to, żeby się poradzić już lekarza. To są syndromy, które już zwiastują problem żylny. Te sygnały już powinny skłonić nas do szukania pomocy specjalisty, jednak najczęściej do takiej decyzji skłaniają pacjentów dopiero kwestie estetyczne, bo uwypuklone węzły żył niewątpliwie szpecą nogi. Problem estetyczny jest do momentu, gdy mamy właśnie albo te objawy tak zwane subiektywne, w połączeniu z obecnymi tak zwanymi pajączkami. Wtedy możemy mówić o tym, że faktycznie ta choroba dotyczy jakby tylko i wyłącznie estetyki. Problem zupełnie się zmienia, gdy dochodzi do powstania żylaków jako takich, ponieważ owszem, nogi są zeszpecone tymi żylakami, ale jeszcze pacjenci nie wiedzą o jednych, no i innych bardzo istotnych rzeczach, co te żylaki mogą spowodować, a mogą spowodować dużo. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę nawet, że żylaki mogą doprowadzić do niebezpiecznych powikłań, łącznie ze zgonem pacjenta. Jakie to te są sytuacje kliniczne, które mogą pojawić się przy obecnych żylakach kończyn dolnych. To, co jest najgroźniejsze, to możliwość powstania zakrzepów w takich żylakach. Częściej dochodzi do powstania zakrzepów w poszerzonych splotach żylnych. Niestety taki zakrzep może się urwać i drogą krwi tej niewydolnej żyły przedostać się do serca płuc i zablokować ich pracę. Mamy do czynienia z tak zwanymi objawami zatorowości płucnej, które niejednokrotnie niestety kończą się zgonem. Kolejną rzeczą zagrażającą życiu może być pęknięcie takiego żylaka, ponieważ krew bardzo obficie z takiej pękniętej żyły się leje. Kolejne rzeczy, które są również jakby trudne do leczenia, a mogą być konsekwencją właśnie żylaków, to jest zapalenie takich żylaków, gdzie nogi są wtedy bolesne, tkliwe, nadmiernie ocieplone, są wtedy problemy z chodzeniem, jak również możliwość powstania owrzodzenia, czyli wypada tak zwana dziura w nodze. W internecie i w paramedycznych pismach kolorowych roi się od reklam cudownie skutecznych środków na żylaki i kuszących promocji przy ich zakupie. Ale czy rzeczywiście istnieje takie panaceum? Trzeba sobie też uświadomić pewną rzecz, że żylaki przede wszystkim to nie jest choroba. Żylaki to jest objaw choroby, która nazywa się przewlekła niewydolność żylna. A ta jednostka chorobowa niestety jest nieuleczalna. Nie znamy żadnego środka medycznego czy pozamedycznego, który by raz na zawsze ten problem z organizmu usunął. Więc wszystkie te specyfiki, które są reklamowane szeroko w telewizji, no niestety to jest troszeczkę oszukiwanie pacjenta. Jeszcze raz powtarzam, nie ma żadnego środka medycznego, który raz na zawsze pozwoli nam się wyzwolić z przewlekłej niewydolności żylnej. Także musicie Państwo sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. To, co powiedziałem na początku, że żylaki to jest objaw przewlekłej niewydolności żylnej.
Czyli my lecząc żylaki, tak de facto leczymy tylko objaw. Likwidujemy objaw choroby. Choroba niestety dalej zostanie w organizmie i ona za jakiś czas może doprowadzić do tego, że żyły, które na obecną chwilę są zdrowe, nieposzerzone, w przyszłości mogą stać się żyłami chorymi, poszerzonymi. I niestety na to wpływu nie mamy. Nawet stosując leki, które korzystnie oczywiście wpływają na układ żylny, nie jesteśmy w stanie tego procesu całkowicie zablokować. Tym, którzy zdecydowali się już powalczyć z żylakami metodą chirurgiczną, medycyna oferuje coraz nowocześniejsze, mało inwazyjne metody. Wybór najwłaściwszej to jednak nie tylko kwestia ceny, ale i lekarskich wskazań. Nie wszystkie zmiany żylakowe nadają się do leczenia operacyjnego. Są tutaj, możemy podzielić takie wskazania na tak zwane wskazania estetyczne. To, co już mówiłem wcześniej, że gdy mamy do czynienia z pajączkami, wtedy wchodzi w estetykę i tu mamy inne metody. Natomiast gdy mamy już do czynienia z żylakami, no to faktycznie jest już szerokie armamentarium obecnie, które możemy pacjentom zaproponować. Troszeczkę te nowe metody już wypierają te starsze, inwazyjne, które polegały na nacinaniu, wyrywaniu tych żył. One są zastępowane przez coraz bardziej nowoczesne metody. Te metody nowoczesne możemy tak de facto na dwie takie grupy podzielić. To są metody tak zwane termiczne, czyli pozwalające na zamknięcie żył przy udziału wysokich temperatur, oraz tak zwane nietermiczne, i tutaj mamy do czynienia już z takim nowoczesnym leczeniem w postaci zaklejania takich żył przy użyciu specjalnych systemów. Które można rekomendować? Niestety odpowiedź jest trudna na to pytanie, bo u każdego pacjenta są inne żylaki. Te metody leczenia należy absolutnie dobierać indywidualnie do każdego pacjenta. Znając ofertę dzisiejszej chirurgii naczyniowej i cennik zabiegów, pacjenci bardzo często pytają o skuteczność nowoczesnych, mało inwazyjnych metod i tu odpowiedź może być dla nich naprawdę satysfakcjonująca. Pewna grupa laserów, zwłaszcza z użyciem tak zwanych fal radiowych, ich skuteczność tych metod laserowych sięga 99%. Oznacza to tyle, że stosując tę metodę, zamykana żyła przy pomocy tej metody w 99% będzie zamknięta. Bardzo podobną skutecznością również cechuje się ten system klejenia żył. To też jest zbliżone do 99%. Oczywiście w medycynie nigdy nie ma nic na 100%, więc to i tak są bardzo wysokie wskaźniki. Oczywiście możemy to osiągnąć, zachowując pewnego rodzaju, mając przede wszystkim duże doświadczenie w leczeniu takich schorzeń, prawda, i przestrzegając pewnych zasad, które są bardzo potrzebne przy stosowaniu tych metod, i wtedy pozwala to na osiągnięcie tak wysokich wyników czy skutków leczenia. Ponieważ częste są również obawy pacjentów związane z samym zabiegiem, warto wiedzieć, jak on przebiega i jak długo trwa. Oczywiście trudno ten pacjenta jakby stres całkowicie zlikwidować. To jest naturalna kolej rzeczy, to jest jakaś ingerencja w organizm i każdy człowiek się tego obawia. Mimo z naszej strony zapewnień, że to jest procedura mało inwazyjna, każdy pacjent mimo wszystko tej procedury się obawia. Natomiast te procedury są na tyle bezpiecznymi metodami, że można zrobić je to w warunkach ambulatoryjnych. Zazwyczaj czas trwania takiego zabiegu nie jest długi. Jeżeli zamykamy jeden segment żylny, taki zabieg trwa do pół godziny czasu. Co ważne, pacjent zaraz po takim zabiegu opuszcza ośrodek na własnych nogach, nie ma potrzeby hospitalizacji. W większości moich pacjentów wraca, jeżeli są to osoby aktywne, jeżeli chodzi o zatrudnienie czy pracę, większość z nich wraca nawet bezpośrednio po zabiegu do pracy. Te zabiegi absolutnie taką możliwość dają. Oczywiście też każdy pacjent ma inny próg bólu, więc nie można powiedzieć, że one są całkowicie bezbolesne, ale to też, tak jak już powiedziałem, nie można tego, że tak powiem, ogólnie mówić na ten temat, ponieważ każdy pacjent inaczej ten ból odczuwa. Oczywiście to są niewielkie dolegliwości, które jeżeli już wystąpią, to łatwo reagują ten ból na zwykłe, proste leki przeciwbólowe. Pewien bólowy dyskomfort po zabiegu może jednak wystąpić i jest związany z naturalnym procesem gojenia. W zasadzie to jest bardzo ciekawe takie zjawisko, zwłaszcza przy metodach tych termicznych, laserowych, gdzie bezpośrednio po zabiegu do tygodnia czasu nic praktycznie pacjenta nie boli. Problemy mogą się zacząć dopiero po około 7 dniach.
Jest to związane z tym, że zachodzi już ten zasadniczy proces zamykania tej żyły z tak zwanym wystąpieniem tak zwanej reakcji zapalnej. Przy reakcji zapalnej jednym z elementów jakby reakcji zapalnej jest ból, który właśnie może wtedy towarzyszyć. Rozpiętość tego bólu, no też, tak jak już mówię, trudno powiedzieć, bo tak jak już powiedziałem, to wszystko jest indywidualna sprawa progu bólowego pacjenta. Ponieważ zabiegi mało inwazyjne są nowością w chirurgii naczyniowej, spora część pacjentów zadaje lekarzom pytanie, czy żylaki zlikwidowane tą metodą nie będą się odnawiały. I tu właśnie trzeba wrócić do przyczyny problemu, który podczas zabiegu usuwany jest nie w całym organizmie, lecz miejscowo. Po zastosowaniu tej procedury, no, u 99% te żylaki znikną. Oczywiście po zasadniczym zabiegu być może będą potrzebne tam dodatkowe procedury, również mało inwazyjne. My likwidujemy te pozostałe jakby żylaki przy pomocy tak zwanej skleroterapii, czyli wszczykiwania przy pomocy cienkiej igły do tych poszerzonych żył specjalnych płynu lub piany. Ale jeżeli wszystkie te żyły zostaną zamknięte, no to leczymy tylko te żyły, które są chore, prawda? I w danym momencie te żylaki są wyeliminowane. Natomiast to, co powiedziałem, żylaki to jest tylko objaw choroby przewlekłej niewydolności żylnej. My zamykając żylaki, tak de facto już powiedziałem, likwidujemy objaw tej choroby. To, co powiedziałem, ta choroba może w przyszłości niestety doprowadzić do tych innych poszerzeń. Więc bardzo proszę nie liczyć na to, że jeden zabieg załatwi ten problem do końca życia. Ponieważ w przebiegu tej choroby niestety mogą powstać żylaki w innej lokalizacji. Niemniej profilaktyka żylaków kończyn dolnych jest możliwa i trzeba o niej mówić, warto ją stosować. Należy przestrzegać absolutnie pewnych zasad, które pozwolą nam na to, że ta choroba się nam objawi w późniejszym etapie. Przede wszystkim na czym powinna polegać ta profilaktyka? No, powinna polegać na likwidowaniu czynników ryzyka. Czyli tak, jeżeli ktoś pali papierosy, musi niestety przestać. Jeżeli ktoś jest otyły, no musi zwrócić tą wagę, prawda? No trudno powiedzieć, że jak ktoś jest kobietą, to że zmieni płeć, to nie o to chodzi, prawda? Ale też na pewno, jeżeli pracujemy w pozycji siedzącej czy stojącej, czyli dłuższy czas przebywamy w pozycji stojącej czy siedzącej, no to wówczas też należy tą pracę przerywać po 2 godzinach siedzenia czy stania, dobrze sobie zrobić pewien spacer, czy nawet jeżeli taka możliwość jest, położyć się z nogami uniesionymi 15-20 cm. Co jeszcze możemy zrobić? No przede wszystkim unikamy ciepła szeroko pojętego. Ciepło jest niestety niekorzystnym, że tak powiem tutaj, niekorzystną sytuacją, jeżeli chodzi o żylaki. Każdy rodzaj ciepła, czyli na przykład opalanie się, chodzenie do solariów, czy sauna, jacuzzi, gorące kąpiele, to wszystko niestety sprzyja temu, że te żylaki będą się nam dawać bardziej we znaki. Oczywiście nie ma całkowitego zakazu, żeby z tych wszystkich przyjemności korzystać, natomiast należy je ograniczyć do niezbędnego minimum. Co natomiast jeszcze można zrobić? To absolutnie każda forma aktywności ruchowej jest wskazana. Ruch powoduje to, że krew wtedy nie zalega nam w nogach, nie powoduje rozdęcia tych żył, jest ładnie odprowadzana w kierunku serca, przez co też pacjenci mniej z tego powodu cierpią.